to słowo, które powiedziałam podczas uwielbienia o przewidywalności, uważam, że jest prawdziwe, że taki jest stan wielu ludzi. Wielu ludzi tak naprawdę ma taką relację z Bogiem, że nie spodziewa się w tej relacji nic nowego. Jest pewnego rodzaju przewidywalność. Idę do kościoła i wiem, jak będzie. Wiem, jak będzie wyglądał mój jutrzejszy dzień. Jak tam u mnie stara bida. Wiecie, to są bieżące badania, które pewien człowiek zrobił z grupą odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. Ja też coś takiego obserwuję. Uważam, że jest to po części prawda. Chciałabym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat prawdziwego życia i moją modlitwą jest to, abyśmy wszyscy przeżyli prawdziwe życie, abyśmy nie przeżywali bajki, abyśmy nie przeżywali fikcji, ale żebyśmy przeżywali prawdziwe życie. Czemu zdecydowałam się takie poselstwo powiedzieć? Dlatego, że uważam, że wielu ludzi właśnie albo przeżywa bajkę, albo przynajmniej próbuje tą bajkę przeżyć, a tymczasem nasze życie jest prawdziwe. Jesteśmy na tej ziemi, jesteśmy ludźmi, Jezus też chodził po tej ziemi i mamy przeżyć prawdziwe życie z Bogiem. Życie, które jest prawdziwe, mamy takie życie przeżyć, a nie takie życie, które jest jedną wielką bajką z jakimiś cudownymi elementami. Życie, które przeżywamy tutaj na tej ziemi, nie jest jedną cudowną bajką i w tym życiu przeżywamy często mnóstwo trudnych okoliczności. Tak? Przyznacie się? Przeżywamy trudne okoliczności. Tych okoliczności wielokrotnie nie jesteś w stanie przeskoczyć. Bardzo ważne, aby do nich odpowiednio podejść, czyli mieć odpowiedni stosunek do życia. Kiedy ja oddałam swoje życie Jezusowi, przysłuchiwałam się różnym ludziom. Przysłuchiwałam się kaznodziejom, przysłuchiwałam się ludziom, którzy składali świadectwa z życia z Bogiem. I wiecie, niekoniecznie do każdej historii umiałam przypiąć swoje życie. Niekoniecznie te historie chodzenia z Bogiem, one były jakieś takie dla mnie łatwe do naśladowania. Byli tak zwani kozacy chrześcijańscy, którzy w taki sposób opowiadali o swojej relacji z Bogiem, że mówiłam, to jest raczej tylko dla kozaków. Byli też tacy ludzie, którzy opowiadali tak bajkowe w ogóle historie, że mówię, no ja coś takiego w ogóle nie przeżyję. Ale bardzo mała grupa ludzi mówiła tak naprawdę o tym życiu takim, jakie ono jest. I to jest bardzo ważne, żeby przeżyć prawdziwe życie, do tego prawdziwego życia należy odpowiednio podejść. Słyszałam historie, które były magicznymi historiami. Ludzie niekoniecznie umieli określać i mówić dokładnie, w jaki sposób wyszli na przykład z trudnych okoliczności, jak poradzili sobie z presją, jak poradzili sobie ze śmiercią bliskiej osoby. Rozumiecie? A ja kiedy oddałam życie Jezusowi, to tak stanęłam i tak pomyślałam sobie w głębi siebie, że ja niekoniecznie się utożsamiam w ogóle z tym wszystkim, co słyszę. To jest jakieś enigmatyczne, wiecie, nowe, tak, ale dla mnie historie tych ludzi niekoniecznie są do naśladowania, ponieważ ja realnie chodzę po tej ziemi, mam męża, który siedzi w więzieniu, mam dziecko, tak, i ja niekoniecznie z tych bajkowych historii umiem cokolwiek wyciągnąć do swojego życia. I uważam, że jest gro ludzi, które dzisiaj w taki sam sposób podchodzi do swojej relacji z Bogiem. A chcę ci powiedzieć, że nie możemy Jezusa Chrystusa odrzeć z człowieczeństwa i nie możemy przypisywać też wszystkim bohaterom wiary, o których czytamy w Biblii, że oni byli jacyś nad. Oni byli tacy jak ty i ja. Zgadzacie się? Jeśli odpowiednio do tego podejdziemy, to odpowiednio podejdziemy do swojego życia i będzie nam naprawdę łatwo to życie z Bogiem przeżywać.
Więc tak jak powiedziałam wcześniej, różnych ludzi widziałam i z różnymi historiami się spotkałam. Ja zawsze chciałam tej prawdziwej relacji. Wiecie, z mojego świadectwa i z tego, jak do was mówię, że dla mnie ważną rzeczą było to, aby nauczyć się z tym Bogiem żyć. To było dla mnie istotą w ogóle mojej relacji z Bogiem, żebym umiała żyć z Jezusem. Kiedyś zasłyszałam takie słowo o Jezusie, że żył życiem, które dało się naśladować. Mocne to dla mnie było. Jezus Chrystus żył życiem, które dało się naśladować. Zgodzisz się z tym? Jezus żył życiem, które dało się naśladować. I my mamy żyć życiem, które się da naśladować. Mam coraz lepszą relację z moją siostrą. Tak naprawdę nigdy nie pytałam jej o to, czy już oddała swoje życie Jezusowi, ale różnie może być. Kiedy narodziłam się na nowo, a wcześniej miałam z nią jakąś relację, zaprosiła mnie na swoje urodziny. I dumna z tego, że jestem zbawiona, poszłam do niej na te urodziny i powiedziałam do niej z płaczem, ale też z taką dumą, że nie mogę na tych urodzinach u ciebie zostać, ponieważ jestem światłością świata i solą tej ziemi. Ona patrząc na mnie też płakała. Ja płakałam, bo pewnie, że byłam dumna z tego, co jej powiedziałam, a ona płakała, ponieważ straciła siostrę. Do czego zmierzam? Teraz jak sobie rozmawiamy, ona do mnie mówi: Agata, z całym szacunkiem, ja dzisiaj cię rozumiem. Przeczytałam twoją książkę i wiem, że potrzebuję przebaczyć sobie, przebaczyć mojemu mężowi, przebaczyć tacie. Rozumiesz? Mówisz do mnie normalnym językiem, ale kiedyś mówiłam do niej językiem, który był niezrozumiały. Dalej jestem światłością świata i solą tej ziemi, ale zaczęłam inaczej mówić do ludzi. I moja historia jest historią łatwą do naśladowania. Łapiecie? A więc Jezus Chrystus żył życiem, które było łatwe do naśladowania. Czyli można powiedzieć, że żył życiem prawdziwym i człowiek, który stał obok niego, mógł powiedzieć: dam radę, też tak mogę. Czy dzisiaj patrząc na Jezusa jesteś w stanie tak powiedzieć: dam radę, też tak mogę. Religia próbuje Jezusa Chrystusa postawić nam w takim miejscu i wyrysować go w taki sposób w naszych sercach, tak, że jego życie jest dla nas nieosiągalne, ale to jest nieprawda. Jezus to, co osiągnął na ziemi, osiągnął jako człowiek. A więc ty, jako narodzony z Bożego Ducha człowiek, możesz osiągnąć to samo, co Jezus. Tylko należy w swoim sercu właśnie zapragnąć przeżyć prawdziwe życie. Prawdziwe życie. Nie fikcję, nie bajkę, nie wypieranie różnych trudnych sytuacji, ale odpowiednie do nich podejście. To jest nieprawda, że Biblia, czyli ta czarna księga, jest bardzo trudna i skomplikowana i to, co jest w niej napisane, jest niemożliwe do wykonania. To jest nieprawda. To religia w taki sposób przedstawia nam Jezusa Chrystusa. Ale mówiąc o religii, nie możemy powiedzieć o jakiejś enigmie. Religia to są ludzie. Ludzie, którzy w sposób religijny przeżywają Jezusa w taki sam sposób, o tym Jezusie głoszą. Ludzie, którzy przeżywają religię w swoim życiu w taki sam sposób, mówią do innych ludzi. Wiecie, coraz bardziej doświadczam tego, że to wcale nie jest prawda, że ludzie nie chcą Boga. Ludzie nie chcą Boga takiego, jakiego im się podaje. Ludzie nie rozumieją naszego branżowego języka. Kiedy my w kościele mówimy do siebie pewnymi frazami, pewnym branżowym językiem, ludzie tego nie rozumieją. Ludzie nie rozumieją, co to znaczy złożyć ciężar na Jezusa. Ludzie po prostu tego nie rozumieją. Wielokrotnie w historiach, tak, które opowiadamy, jest masa branżowych słów i ludzie tego nie rozumieją. Wskutek tego nie nawracają się, ponieważ
jest tak wszystko zaplątane i zagmatwane, że ludziom bardzo trudno przyjąć jest od nas te słowa, które mogą ich zbawić. Po prostu. Czym bardziej będziemy dojrzałymi ludźmi, tym nasze życie będzie prostsze. Czym bardziej dojrzałymi ludźmi będziemy, tym nasze życie będzie prostsze i łatwiejsza historia nasza będzie do przeżycia dla innych ludzi. Wszyscy tak naprawdę pragniemy historii, którą można przeżyć, prawda? Wszyscy potrzebujemy historii, którą można przeżyć. Możesz z Bogiem tutaj na ziemi przeżyć prawdziwą przygodę, prawdziwą historię. I historia twojego życia może być drogą dla ludzi, którzy się cię otaczają. Wiecie, już wcześniej też wspominałam w którymś kazaniu, że jest taka tendencja, że każdy kościół tworzy własną religię. I trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że każda wspólnota, każda grupa, każdy kościół ma jednak tendencję do tego, żeby stworzyć własną religię. Ja dzisiaj uczę się tego, aby to, co wiem, a wiedzę, którą posiadamy, ona jest dobra, ona jest duchowa i ona może naprawdę przyprowadzić ludzi do miejsca zwycięstwa. Tylko musimy się nauczyć do ludzi mówić niestety troszkę innym językiem. Nie tym branżowym. My się w kościele rozumiemy. Mam nadzieję, że to jak, w jaki sposób mówimy, to się rozumiemy. Ale ludzie, którzy nas słuchają, potrzebują nas rozumieć. Ja nie mówię, żeby kiedy robimy często jakieś gesty prorocze, na przykład Nina kiedyś na ulicy zrobiła taki gest z chlebem, rozłożyła chleb, tak, i mówiła, że Jezus jest chlebem życia. Słowo, które jest słowem proroczym, słowo, które wychodzi bezpośrednio w ogóle od Boga, to jest taki ciężar często na takim poselstwie, że ludzie go rozumieją, ale na co dzień, kiedy mówisz na przykład do człowieka, Jezus jest chlebem, idź, bo cię kopnę. Rozumiecie, to w ogóle ludzie nie rozumieją tego. My musimy rozpoznawać namaszczenie Bożego Ducha. Rozumiecie to? Namaszczenie Bożego Ducha. To są często takie złote strzały, one się nie dzieją cały czas. Więc ten język, którym my mówimy do, w ogóle do ludzi, on jest bardzo istotny, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, ludzie tego branżowego języka niestety, ale nie rozumieją. I teraz tak, niezależnie od tego, jaki masz majątek, gdzie mieszkasz, możesz przeżyć prawdziwą historię z Bogiem. Ewangelia Jana, werset 17, rozdział 17, 17 werset. Jezus modli się. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Poświęcić to znaczy oddzielić, sprawić, aby żyli w pewnej rzeczywistości. To słowo prawda z greki brzmi aleteia, znaczy to oddzielić ich do pewnej rzeczywistości, która jest prawdziwa. To jest, jak ja sobie to analizowałam, to dla mnie to jest mocne. Poświęć ich prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. I słowo prawda brzmi z greki aleteia, czyli Jezus modli się, aby Bóg oddzielił nas do pewnej rzeczywistości, która jest prawdziwa. Prawdziwa, niefikcyjna. I to nas przyprowadza do miejsca, aby przeżyć prawdziwe życie. Jezus modli się, abyśmy byli oddzieleni do miejsca prawdziwej rzeczywistości. Nie fikcji, ale prawdziwego życia, prawdziwego przeżywania. Wiecie, mówię o tym, ponieważ kiedy patrzę na Kościół, kiedy usługuję ludziom, kiedy modlę się o ludzi, kiedy z nimi jestem, kiedy słyszę, ja z jakimi problemami przychodzą, to mówię, kurczę, ja zderzałam się z podobnymi rzeczami, ale ja się zdecydowałam na życie w prawdziwej rzeczywistości. Ja się zdecydowałam na życie w prawdzie. Ja zdecydowałam się, aby Bóg oddzielił mnie do pewnej rzeczywistości, która jest prawdziwa. Wiecie, fikcja jest fajna, tak, ale ona nie jest prawdziwa. To życie fikcyjne to nie jest prawdziwe życie. Pomódl się dzisiaj taką modlitwą, aby cię Bóg oddzielił do aleteia,
pewnej rzeczywistości, która jest prawdziwa. Nie uciekniesz od swojego życia. To twoje życie, ty musisz po prostu je przeżyć. I w tym życiu są różne sytuacje. I wiecie, że tutaj nie przemodlisz tego, w sensie podniesiesz ręce do góry, pomodlisz się, pośpiewam i coś tam odeszło. Nie. Okazuje się, że dalej jest jakaś presja, że dalej jest jakiś problem. I trzeba to przeżyć. Trzeba mieć odpowiedni stosunek. Żyjemy w prawdziwym życiu, na prawdziwej ziemi i tu w tym życiu i na tej ziemi Jezus chce być w twoim życiu. Jaki? Obecny. Obecny i realny. Obecny i realny. Ludzie potrzebują normalnego życia, normalnej historii. Wiemy to wszyscy, że grzech się nie zmienił, a demony się nie rozmnożyły. Po prostu ludzie się zmienili. Architektura się zmieniła, ale ludzie dalej mają te same problemy, niezależnie od tego, kim są, jaki majątek posiadają, czy mają wykształcenie, czy nie mają wykształcenia. Potknęli się o życie. Potknęli się o życie. Ale kiedy ty zdecydujesz się, aby być oddzielony do tej rzeczywistości, która jest prawdziwa, to będziesz przeżywał prawdziwe życie. Nie życie zakłamane, nie życie fałszywie gdzieś tam zamodlone. I ja nie mówię tutaj o wierze. Mamy mówić w wierze. Ale kiedy jest problem, to trzeba problem nazwać problemem, tak? Wziąć byka za rogi, wyeliminować problem i dalej mówić w wierze. Poświęcić ich w prawdzie, czyli sprawić tak, aby prawda stała się ich rzeczywistością. Słowo Twoje jest prawdą. Tu jest postawiony mocny ton tego, że wszystko, co jest prawdziwe, musi mieć w sobie element słowa. Ale słowa odpowiednio objawionego i zrozumianego. Poznałam w swoim życiu takich wierzących ludzi, którzy żyją tak jakby w innym świecie. W świecie wyimaginowanym, którzy sami sobie stworzyli, z tendencją do odrzucania tego, co widzą w świecie rzeczywistym. Żyją w świecie totalnej bajki, gardząc tym, co jest na zewnątrz i chowając się do własnego świata. To nie jest prawdziwe życie z Bogiem. Życie takich ludzi absolutnie nie jest historią, którą się chce tak naprawdę naśladować. To nie jest prawdziwe życie z Bogiem. I wiecie, nie trzeba być religijnym człowiekiem, żeby żyć tak naprawdę w jakimś wyimaginowanym świecie, tak? Wystarczy, że ludzie żyją cały dzień Facebookiem, że żyją na czatach, na różnych forach internetowych, tak? Odrzucając wszystko, co jest rzeczywistością. Ludzie religijni często żyją życiem pozbawionym zdrowej myśli. Nie da się z nimi rozmawiać. Wiecie, o co chodzi? Ludzie religijni często mówią takim językiem, w taki sposób się zachowują, nie powiedzą nic normalnego. Trudno niestety z takimi ludźmi jest rozmawiać. Mówią na przykład cały czas do ciebie psalmem. Nie da się tak funkcjonować. Są też tacy ludzie, którzy żyją w swoim bunkrze, mają tak zwany swój bunker, totalnie odizolowany od świata rzeczywistego. Są też tacy ludzie, którzy żyją innym światem, poruszają się między nami, ale widzą tylko duchową rzeczywistość. Mam taki przykład. Czemu nie byłeś dzisiaj w kościele? Byłem. Ja jak? W duchu. O. Ale gdzie byłeś? No nie widziałaś mnie? Ja tak... Przemknąłem cię koło filara. Nie, nie zauważyłam cię. Ale są tacy ludzie, którzy właśnie takie życie z Bogiem przeżywają. Spotkaliście takich ludzi? My nie bądźmy takimi ludźmi. Czyli są tacy, którzy poruszają się wśród nas, ale są tak, jakby ich nie było.
Są też tacy ludzie, którzy kiedy widzą drugiego człowieka, od razu mają dla niego słowo od Pana. Prześwietlają go na wskroś, analizują i mówią: Pan mi dzisiaj do ciebie coś powiedział. Wow. Ja uciekam od takich ludzi. Nie mówię i nie podważam tego, że mamy słowa wielokrotnie wiedzy, słowa poznania do drugiego człowieka, ale tak się nie da żyć na co dzień. Nie da się pozbawić swoje życie zdrowej myśli, nie da się pozbawić swojego życia realnego chodzenia po tej ziemi i mówić tylko i wyłącznie jakimś enigmatycznym językiem. Ale jest też taki typ ludzi, którzy nie są z tego świata, ale żyją na tym świecie. I takim człowiekiem chcieli się stać. Nie jesteś z tego świata, ale żyjesz na tym świecie. Nie jesteśmy z tego świata, ale żyjemy na tym świecie. To jest życie, które można uchwycić. To jest życie, które można złapać. Rozumiecie? To jest normalne życie. Normalne, realne życie. Kiedy byłam teraz po raz drugi w Anglii i siostra moja, dla której moje życie jest coraz bardziej realne, życie, którego można dotknąć, powiedziała, że chce zorganizować grilla, że chcą przyjść jej koleżanki i posłuchać mojej historii. Ale ja weź tak od razu nie wyjadę im tam z historią w ogóle na grillu. Dobra, to mówi tam, one sobie coś tam popiją, disco polo lubią słuchać, a potem coś im powiesz. I ja się bawiłam z nimi. Nie piłam z nimi alkoholu, ale się z nimi bawiłam. Stworzyłam normalną rzeczywistość. I wiecie, co one zobaczyły? W ogóle ci ludzie zobaczyli, że ja jestem normalna. Ja jestem normalna. A później zapytali mnie, czy mogłabym im opowiedzieć historię swojego życia. Ciężkie chwile przeszłaś, co? Ja mówię, trochę przeszłam. Kupiłam troszkę swoich książek. Pogłosiłam im Ewangelię, opowiedziałam swoją historię i rozdałam swoje książki. Nie jestem z tego świata, ale żyję na tym świecie. I modlę się, abyśmy takimi ludźmi się stali, że nie jesteśmy z tego świata, ale żyjemy na tym świecie. Inaczej uważam, że nie dotkniemy społeczeństwa. Lecimy dalej. I to, że nie jestem z tego świata, a żyję na tym świecie, jest to przecudowne połączenie niebiańskiej historii z realnością życia. Niebiańska historia i realność życia. Nie jestem z tego świata, ale żyję na tym świecie. Czyli najprościej mówiąc, można przeżyć prawdziwie Boga w tym cyfrowym świecie. Powiedz to do siebie. Przeżyję prawdziwą historię z Bogiem w tym cyfrowym świecie. Przeżyję prawdziwą historię z Bogiem w tym cyfrowym świecie. W ogóle złapcie to, że jest ta tendencja do tworzenia własnej religii. Wiecie, o co chodzi? To tak jak iść do księdza, który ci zrobi nauki przedmałżeńskie. No ksiądz powie ci teraz, jak żyć, jak współżyć lub jak nie współżyć. A skąd ksiądz wie? Może tak by należało zapytać. A skąd ksiądz wie? A ksiądz ma doświadczenie? Czasami się zdarza. Przeczytam wam taką historię, którą też wspomniałam podczas uwielbienia, ale chciałabym, żebyśmy ją odarli trochę z takiej nadduchowości. To jest właśnie historia, jak Paweł i Sylas siedzą w więzieniu. Bo wiecie, jest też taka tendencja wśród ludzi wierzących, my ją też mamy, że czytamy pewne historie w ogóle biblijne i mówimy, no ale to był Paweł, nie? Paweł to był kozak, w ogóle nie? Tutaj światłość go oślepiła, spada z konia w ogóle. Jezus mu się w ogóle objawia i tak dalej. A czym to się różni od twojego spotkania z Bogiem? Niczym, niczym, niczym. Potrzebujemy poodzierać pewne historie z takiej nadduchowości, aby powyciągać z nich właściwe dla nas wnioski. Dzieje apostolskie 16, 20, 32, troszkę dłuższy.
I stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich chłostać rózgami. A gdy im wiele razów zadawali, rzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A było to około północy. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało, i tu jest takie, wiecie, czy podczas naszego uwielbienia nagle powstaje szum. Nagle powstało trzęsienie ziemi. Także zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich rozwiązały się. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. W ogóle postawa mocna, co? Niezwiał został. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. I tak jak powiedziałam wcześniej, trzeba odrzeć w ogóle tą historię z czegoś takiego w ogóle bardzo nadduchowego. Musisz zrozumieć w ogóle, że Sylas i Paweł byli takimi samymi ludźmi jak ty i ja. Powiedzmy, że Paweł był taki jak Michał, a Sylas był taki jak Robert Zubrzycki. Normalni ludzie chodzący po tej ziemi. Rozumiecie? Normalni ludzie chodzący po tej ziemi. Jakże nam często przytrafiają się podobne sytuacje. Czemu znaleźli się tam apostoł Paweł i Sylas? Znaleźli się tam troszeczkę po kłótni z Barnabą. Musimy się nauczyć też do tego wszystkiego tak w ogóle odpowiednio podejść, nie? Pokłócili się w ogóle o Marka, tak? Znacie tą historię. Poszli głosić w pewne miejsce, tak? I okazuje się, że wypędzili demona z dziewczynki, tak? Która przestała, powiedzmy, przynosić pieniądze swoim panom, a zajmowała się wróżbiarstwem, czyli przepowiadaniem przyszłości. Ciekawa historia. I ona nie jest trudna, aby ją umieć przyłożyć do własnego życia, tak? No i generalnie znajdują się w tym więzieniu i tam siedzą. Czy ty wielokrotnie czujesz się, jakbyś siedział w jakimś więzieniu? I nie mów, że nie. Bo wielokrotnie tak się czujemy. Wielokrotnie proza życia, tak? Pokazuje to, że jesteś w więzieniu. Jesteś w więzieniu swojej duszy. Jesteś w więzieniu swoich myśli. Jesteś tak jakby przywalony jakimś kamiuchem. I jest bardzo ważne, co my w takiej sytuacji robimy. I z tej historii jest jedna na początek taka ważna rzecz. Co robisz o północy swojego życia? Północ symbolizuje ciemność. Środek nocy. Często wtedy duchy straszą. Abrakadabra. Oni właśnie wtedy o północy zaczęli wielbić Boga. Radosnym śpiewem. Wsłuchaj się w to. Siedzą w więzieniu, w lochu, w dybach. I o północy zaczynają wielbić Boga. Jaką postawę masz ty, kiedy jesteś o północy swojego życia? Kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno,
kiedy śmierć stoi blisko, kiedy masz wrażenie, że diabeł cię liże po plecach, kiedy presja jest bardzo duża, kiedy nic ci się nie układa, kiedy zasiałeś w biznes i masz gówno, kiedy twoje dzieci nie chcą iść za Bogiem, kiedy masz trudną relację z najbliższą osobą, kiedy chciałbyś coś powiedzieć, a wiesz, że nie możesz. Jak wtedy reagujesz? Co robisz o północy swojego życia? Co wtedy robisz? Sięgasz po browar, sięgasz po narkotyki, sięgasz po wino, czy zaczynasz uwielbiać Boga? Co wtedy robisz? Kiedy masz północ życia i nie wiesz, jak masz przejść problemy, które się pojawiły. No przecież nie zacznę teraz uwielbiać. A spróbowałeś kiedyś? Czy kiedy przełamujemy pewną atmosferę, kiedy przełamujemy pewien próg naszego wspólnego uwielbienia, doświadczacie wielokrotnie czegoś, co się nazywa cudownym przełamaniem? Tak. I to należy praktykować w swoim codziennym życiu. To jest te prawdziwe życie z Bogiem. Inaczej dotykamy religii, że na co dzień żyję tak, jak mi się chce, przyjdę na uwielbienie i coś tam zostanie przełamane. A więc po pierwsze, bardzo ważne, co robisz o północy swojego życia? Ktoś może powiedzieć, wiesz, ale to jest wysiłek. Wysiłek, spotkaliśmy się z Piotrkiem na schodkach po uwielbieniu. Piotrek mówi, o, trochę jestem jakiś tutaj, ja wie co, no bo to jest 2 godziny stania, tak? To nie jest zabawa, to jest dla nas praca, 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 nie żeby was zabawić. To nie jest dla zabawy. Ja jestem wielokrotnie spocona, mokra, mogłabym pójść wziąć prysznic i wszyscy ci, którzy też to robią. To nie jest zabawa, to jest praca. I nasze życie z Bogiem to jest praca, to jest wysiłek. Mówię do was o pewnej prawdziwości życia. Aby przeżyć prawdziwe życie z Bogiem, a nie być w miejscu fikcji. Czyli co robisz o północy swojego życia? Ciekawe w tej historii jest jeszcze to, że to, co robisz o północy swojego życia, ściąga uwagę innych ludzi. Czaisz bazę? To, co robisz o północy swojego życia, ściąga uwagę innych ludzi. Czyli to, w jaki sposób ty reagujesz w trudnych sytuacjach twojego życia, ściągasz wtedy uwagę innych ludzi. To wypływa z tej historii. Dla mnie w ogóle nie jest żadną wiarą to, że kiedy jest wszystko dobrze, to jest fajnie być wierzącym człowiekiem. Pierwszy kościół prowadziliśmy w ośrodku dla bezdomnych. Oni mieli tam zagwarantowane 3 posiłki w ciągu dnia, chyba nawet jakieś podwieczorki. Ale jak dotykaliśmy tematu, aby poszli do pracy, wow, ale był ciężar. Ja wierzę o śniadanie. Ja wierzę o zupę na obiad, ja wierzę o kolację, a my mówiliśmy, ty o nic nie musisz wierzyć, bo Agata za ciebie wierzy, kierowniczka. Kierowniczka w ogóle prowadzi ten ośrodek, fundację ma założoną, łopie w ogóle tutaj i robi ci jedzenie, śniadanie, obiad i kolację. Ty nie musisz uruchamiać swojej własnej wiary. Lecisz na wierze Agaty, a nie na własnej. Ale możesz polecić na własnej wierze, jeśli zdecydujesz się wyjść z tego ośrodka na 8 godzin za tą bramę i szukać pracy. Wtedy dotykaliśmy trudnych tematów. Ale to się nazywa prawdziwość życia. Jednostki stamtąd wyszły. Jednostki. Chyba 3. Nie licząc Norberta, ponieważ Norbert nigdy nie musiał tam być. Norbert się zdecydował być wewnątrz, ponieważ chciał poczuć klimat. Ale nie musiał tam być. Czyli północ życia, tak, ściąga uwagę innych ludzi. Północ życia ściąga uwagę innych ludzi. Czyli tak jak powiedziałam wcześniej, nie jest ważne, jak reagujesz, kiedy wszystko się układa. Prawdziwą scenerią dla ludzi, którzy obserwują twoje życie, jest to, jak sobie radzisz w trudnych sytuacjach. Jak sobie radzisz w trudnych sytuacjach? Jak sobie radzisz w trudnych sytuacjach?
Wielu ludzi czyta tą historię i zapomina, że właśnie Paweł i Sylas był normalnym człowiekiem. Oni byli normalnymi ludźmi, którzy żyli w tamtych czasach. A my żyjemy w tych czasach i jesteśmy też normalnymi ludźmi, chodzącymi z Jezusem. I to, co powiedziałam na uwielbieniu, że Paweł i Sylas zdecydowali się uwielbiać Boga o północy swojego życia, dlatego że nie byli urażeni na Boga. To jest po pierwsze. A po drugie, nie byli zbyt ważni w swoich oczach. Nie byli urażeni na Boga i nie byli zbyt ważni w swoich oczach. Kiedy nie jesteś urażony na Boga i kiedy nie jesteś najważniejszy, wtedy przychodzi coś, co nazywa się prawdziwą pociechą od Pana. Trzy lata temu, kiedy mój tata zmagał się z chorobą nowotworową, dotykałam prawdziwości tej choroby, realiów, jak wyglądał dzień mój i mojego taty. Pamiętam, byłam w kościele, była środa, miała być o 20 modlitwa wstawiennicza, wcześniej miałam spotkania duszpasterskie. I przed modlitwą dostałam telefon od takiej siostry, która przychodziła i opiekowała się moim tatą. Powiedziała, że stan mojego taty znacznie się pogorszył i że tata się dusi. Wiecie, że mogłam pojechać do domu. Mogłam pojechać do domu, ponieważ nie jestem osobą, jaką niezastąpioną. Mógł poprowadzić modlitwę Michał czy ktokolwiek inny. Ale ja wiedziałam, że w tej trudnej sytuacji, kiedy ja podejmę właściwą decyzję, tak, to ja tym samym zwrócę uwagę innych ludzi na siebie. To ja tym samym pokażę, że jest możliwe, jak jest presja życiowa i diabeł stoi blisko i śmierć puka do twojej duszy. Jest możliwe, aby podejmować właściwe decyzje. Amen? Amen. Można podejmować właściwe decyzje wtedy, kiedy presja jest realna, wtedy, kiedy śmierć jest bliska. Jest to możliwe. Ja nawet nie pamiętam, ale chyba nawet nie modliłam się wtedy o zdrowie mojego taty. Mojemu tacie się wtedy nic nie stało, przespał całą noc, a ja doświadczyłam czegoś, co jest niewytłumaczalne słowami. To jest pociecha od Pana. I wielu ludzi, myśląc o pociesze od Boga, myśli o czymś takim. Jest ci ciężko. Niuniuś. Idź sobie z tym ciężarem dalej. Ale my nie poznaliśmy takiego Boga, że chodzisz z jakimś ciężarem swojego życia, a On właśnie do ciebie mówi, niuniuś, poproszę ciebie. Tak, chodź na chwileczkę. To są ciężkie hantle, ale nie chcę, żeby dźwignęła je osoba, która ćwiczy na siłowni. Chcę, żeby dźwignął to ktoś, kto jest szczupły. Dźwignij te hantle, coś wam pokażę. Tylko nie próbuj nam pokazać, że masz tyle siły, że jesteś w stanie, okej? Okay? Przejdź się z nimi troszkę tak, wiesz, tu się przejdź, żeby cię ludzie w kamerze widzieli. Wielu ludzi tak chodzi właśnie ze swoimi ciężarami. Wielu ludzi tak chodzi ze swoimi ciężarami. Ale coś wam zaraz przeczytam ze Słowa Bożego i pokażę wam coś z Greki, co mówi Greka o prawdziwej pociesze od Boga i złożeniu ciężaru na Niego. Wielu ludzi, dziękuję ci bardzo, wielu ludzi tak przychodzi niby do Boga, zostawiając ten ciężar i dalej go zabierają i dalej z nim chodzą. Dlatego potem się tworzy taka właśnie enigma o tym Jezusie. Wiesz, ale mi to nie pomógł. Nie pomógł ci z jednego powodu. Nie dałeś sobie pomóc. Nie dałeś rozwiązać pewnych sytuacji, nie dałeś rozwiązać pewnych problemów. Czego? Dlaczego? Bo nie chciałeś. Nie możemy mieć innych odpowiedzi. Nie można mówić, bo było za trudno. Trudno to było Jezusowi.
trudne to było Jezusowi. Ale to ludzki Pan, który pokazał nam, jak prawdziwie żyć. To On się realnie męczył. A my dzisiaj mamy od Niego pomoc. Amen? Amen. A więc w tym momencie, kiedy ja podejmuję ważną dla mnie decyzję, nie uciekam stąd i nie jadę opiekować się moim tatą, tylko zostaję we właściwym miejscu i prowadzę modlitwę wstawienniczą, przychodzi do mnie coś, co nazywa się pociecha od Pana. Kiedyś w kościołach religijnych słyszałam właśnie coś takiego, wiesz, idź do domu i niech cię Pan pocieszy. Znacie to? Ale to w ogóle, co to w ogóle? Ja nie o tym mówię. Ale co w ogóle, ale pomóż mi jakoś, daj mi jakieś realne rozwiązanie, w ogóle ja chleba nie mam. Chleba mi daj, to pójdę za tobą. Za Jezusem wielokrotnie szli, bo chleba im dał. Takich rozwiązań potrzebujemy. 2 Koryntian 1:3-4. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszystkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Pociecha, greckie słowo parakaleo, to znaczy podejść bardzo blisko. Tak blisko jest Ciebie Bóg, że już bliżej być nie może. Jest z Tobą zjednoczony. Bóg jest z Tobą zjednoczony. I kiedy idziesz z jakimś problemem swojego życia, to możesz ten ciężar złożyć na kogo? Na Jezusa. I ludzie wielokrotnie myślą, no tak, ale to co? To znaczy, że wszystko... Bo to jest właśnie te takie życzeniowe w ogóle myślenie. Złożyłem, ale dalej presję czuję. A kto ci powiedział, że nie będziesz presji czuł? A kto ci w ogóle powiedział, że ci będzie łatwo? Kto ci w ogóle o tym powiedział, że chrześcijaństwo jest łatwe? Chrześcijaństwo jest możliwe do przeżycia, możliwe do zrealizowania, ale nie, że łatwe. Amen? Nie, że łatwe. Kiedy ja oddałam swoje życie Jezusowi, w moim duchu nastąpiła eksplozja, ale okoliczności się w ogóle nie zmieniły. Było bardzo trudno i bardzo ciężko, ale ja wiedziałam, że przyszła do mnie pociecha od Pana. Przyszła do mnie pociecha od Pana. Spadł ze mnie ciężar, który mnie gniótł większość mojego życia. Okoliczności się nie zmieniły, ale okoliczności się nie boimy, ponieważ okoliczności nie mówią nam o tym, czy Bóg jest z nami, czy Boga z nami nie ma. Amen. Ponieważ Bóg z nami jest, bo On powiedział, choćby cię matka i ojciec opuścili, ja cię nie opuszczę nigdy. Kochani, to jest bardzo ważne, jaką postawę prezentujemy, w jaki sposób się zachowujemy. Czyli prawdziwe znaczenie Bożej pociechy to parakaleo, podejść blisko. Nie próbuj przed Bogiem odgrywać jakiegoś życia, coś Mu tam powiedzieć. Ludzie w ogóle często właśnie Bogu próbują, mają trudno, mają pewnego rodzaju ciężary i nie dają sobie pomóc. W ogóle powiedz Bogu, przed Bogiem bądź w ogóle szczery. Daj sobie pomóc. Bóg jest w tobie i chce z tobą dźwignąć. On chce z tobą dźwignąć wielokrotnie ciężar twojego życia. To, co ci się wydaje, że jest bardzo trudne. To, co ci się wydaje, że jest niemożliwe do uniesienia. Ale bardzo dużo ludzi żyje w takiej mentalności wyparcia. Jestem wierzący, więc nie będę mówił. No jest taki nawet dowcip, że człowiek z ruchu wiary siedzi w piekle i ogłasza, że go tam nie ma. Człowiek z ruchu wiary siedzi w piekle i ogłasza, że go tam nie ma. Dobre, co? Ludzie z ruchu wiary często są w miejscu zakrzykiwania rzeczywistości. Żyją okłamanym życiem, okłamują sami siebie. A prawdziwy Bóg, który zamieszkał w nich, ma związane ręce i nie może im pomóc. Ja nie przechodzę żadnych trudnych chwil, a ja przechodzę trudne chwile. W moim życiu z Bogiem przytrafiło mi się coś takiego, że mój syn przyćpał i umierał od narkotyków. W moim życiu z Bogiem przytrafiła mi się trudna relacja z moją bliską osobą, czyli z Arturem. Musieliśmy rozmontować nasze małżeństwo, bo byśmy się rozwiedli. W moim życiu z Bogiem zmarło dwoich moich rodziców.
I co mi teraz powiesz? Ale ja jestem dalej wzorem do naśladowania. Można? Można. Przytrafiło mi się coś trudnego? Przytrafiło mi się. I tobie też się przytrafi. I tobie też się przytrafia. Tylko chodzi o to, żeby podejść do tego życia z prawdziwą, autentyczną wiarą, a nie taki dmuchawiec. Często Sara ma takie fajne porównanie. Mówi, mamo, ja patrzę na tą kobietę, ja ją widzę jako dmuchawcę. Ja wiem czemu. A na przykład ja kogoś tam znam, nie? Ja wiem, a czemu? Ja nie wiem, mam wrażenie, że w ogóle taki w ogóle trochę powiew życia i w ogóle ona jest zdmuchnięta. Ja wiesz, co akurat ją znam, mówię, prawdziwe spostrzeżenie. Właśnie taki dmuchawczyk. Kiedyś w pewnym kościele słyszałam, nie wiem, takie prawdziwe wyznanie i słyszałam rozmowę dwóch kobiet. Ja się jako trzecia przysłuchiwałam, one mężatki, no i rozmawiały. Wiesz, ja to się w ogóle nie kłócę z moim mężem. A ta druga odpowiada. A my się kłócimy. Tylko dbamy o to, aby słońce nie zachodziło nad naszym gniewem, tak? Ja mówię, wiecie, ja jako młody wierzący musiałam się odnieść sama w sobie do tego, co jest prawdą moją. Jeszcze nie byłam na tyle odważna, żeby tam powiedzieć oficjalnie. Wtedy ja też powiedziałam, ja też się nie kłócę. A potem jest sztorm życia. I w sztormie życia można podejmować właściwe decyzje. I to jest prawdziwe życie z Bogiem, a nie właśnie iluzja. Religia, czyli ludzie, wmawiają nam enigmę o Jezusie i enigmę o tym chodzeniu w ogóle z Jezusem. Próbują tego Jezusa odczłowieczyć i próbują tak naprawdę z wszystkich bohaterów biblijnych zrobić takich kozaków. Ale wiesz, im to się udało, a tobie, glistko, nie uda ci się. Uda ci się. Uda ci się wszystko, co sobie postanowisz, o ile będziesz żył prawdziwym życiem i zdecydujesz się na przeżywanie prawdziwego życia, w tym też trudnych sytuacji, których jest czasami bardzo dużo. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, właściwe podejście do tematu północy życia jest istotą tutaj rzeczy. Zgodzicie się z tym? Z tym was zostawię. Amen.